Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na pierwszą partię dogrywki meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Dingiem i Lirenem, a Janem Niepomniaszcim. Panowie, po 14 rundach szachów klasycznych, e, mieli wynik 7 do 7. Bardzo emocjonujący mecz. No i mamy dogrywki, moi drodzy. Pierwsza partia. Zapraszam do analizy. Ding rozpoczął ruchem D4. Panowie grają tempem 25 minut, plus 10 sekund na ruch. Skoczek F6, Skoczek F3, D5. French. I posunięcie C3. Ding wybiera tutaj takie trochę systemy londyńskie, można powiedzieć. No, jest to posunięcie oczywiście niegroźne czarnymi, więc trochę się dziwię, że mniej ambitnie pograł, ale po prostu może miał taką taktykę. C5 ze strony Nepo, i tutaj Ding nieoczekiwanie zbija pionka na C5, chcąc prawdopodobnie tego pionka od razu obronić. Tutaj Ding przed właśnie rozpoczęciem dogrywki powiedział, że czuje się lepiej od Nepo, jeśli chodzi o szach. Szybkie z kolei powiedział też, że to nepo będzie lepszy na pewno w ewentualnych blicach. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie mamy jedną z czterech zaplanowanych partii w dogrywce. Chyba, że wcześniej jedna z osób zdobędzie 2,5 punktu. Posunięcie E6 ze strony czarnych. Goniec na E3. Goniec E7. G3 ze strony chińczyka. Normalna rzecz. Skoczek C6. Figury bez problemu czarnych rozwinięte. Goniec G2. I Roszada. Tutaj, oczywiście, musimy pamiętać o takim posunięciu jak skoczek G4, który atakuje gońca. Nie możemy sobie czarnymi też pozwolić na to, żeby ten goniec tutaj został zbity tak bezkarnie, bo pionki się zepsują. Więc po ruchu goniec D4 i posunięciu E5 można stwierdzić, że trzeba uciekać gońcem, ale nic bardziej mylnego. Tutaj jest wtrącenie H3. I po wybiciu na przykład na D4 można zbić skoczka, nawet trzeba. Po wybiciu na C3 skoczek odbija, moi drodzy. No jest atak na pionka izolowanego, więc po takim ruchu. Jak D4, to jest taki przykład Wariantu, skoczek na E4 Z obroną, tu się nic wielkiego nie dzieje I w tym momencie na przykład Jak goniec zbije pionka, możemy zagrać hetman na 4 Ta pozycja jest około równości Ale myślę, że bardziej w stylu Dinga Więc myślę, że bez problemu by na to poszedł I spokojnie sobie to grał Robiąc potem roszadę, wyprowadzając wieżę Na wolne linie I gra toczyłaby się na pewno po jego myśli Tak, moi drodzy, oczywiście nie było To jest tylko wariant, jaki mógłby nastąpić Ding w tym momencie zagrał po roszadzie B4, czyli twardo broni pionka, no słuszna koncepcja, ale w tym momencie oczywiście Nepo musi grać skoczek G4 tego gońca, próbować stąd wypędzić, swoją drogą ciekawy jestem co by było na przykład jak Ding by zagrał tutaj gońcem na D2. To się wydaje ruchem dobrym. Pionek więcej, ale jednak ten rozwój białych jest troszeczkę z tyłu. Ja myślę, że czarne spokojnie mogłyby grać przez A5 albo przez B6, próbować rozbijać skrzydło hetmańskie. No i też jestem ciekawy, jakby się to potoczyło. To też oczywiście trzeba uważać na czasami bicia na B4, i po wybiciu jest goniec F6. Oczywiście w tym wypadku to nie działa, bo dwie figury w stanie są obronić jeden punkt C3 i tutaj się zasłonić. Ale to dosyć ciekawa sytuacja. Jednak Ding zagraża. Zagrał tutaj gońcem. Na D4. W tym momencie Hetman na C7, czyli tutaj jeszcze bardziej podparcie. Oczywiście, słuchajcie, jak będzie E5, to będzie za chwilę to samo co w partii. Hetman C7, roszada ze strony białych. E5 nastąpiło. Jest H3 ze strony białych, atak na skoczka. No i wiadomo, jak odejdzie skoczek na E6, to goniec. Wróci też na E3, więc wybić na D4 trzeba. Dosyć forsowny wariant. Posunięcie HG, posunięcie bicie i skoczek bije na C3. W tej sytuacji, tutaj skoczek zbije na B4. No 3. Trzeba w ten sposób grać, dlatego że łańcuch pionów był dosyć silny i Ding od razu odpowiada A3, żeby z tego skoczka stąd wygonić i spróbować po prostu zbić pionka na D4 na D5. Jednakże białe, przepraszam, czarne zagrały goniec na F6. W tej sytuacji widzimy, cały czas są ruchy wtrącone na szachownicy i trzeba bardzo uważać, ale nadal uważam, że to jest pozycja Chińczyka i on tutaj powinien się czuć chyba komfortowo wbrew pozorom. Wieża C1 ze strony białych bardzo dobre postępowanie, Duża dokładność chińskiego gracza, i teraz goniec zbił skoczka. Jeżeli skoczek by odszedł na c6, to też może, możemy brać pod uwagę. To niestety ten ruch nie byłby najlepszy z uwagi na Skoczek bije na d5, są widełki, znaczy no. Atakujemy oczywiście gońca. E, równowartość punktowa, więc to powiedzmy widełki takie e, niegroźne. I po Hetman D8 oczywiście trzeba było wybić tego e, bardzo silnego gońca i zagrać G5. I myślę, że tutaj białe e, miałyby praktycznie no. Nie chcę mówić wygraną pozycję, ale o wiele, wiele lepszą pozycję z pionkiem więcej, więc czarne na pewno nie mogły do tego dopuścić, dlatego też zbiły gońcem skoczka. W tej sytuacji wieża odbiła, skoczek wrócił i Hetman zbił na d5. Tutaj Dink się troszkę zastanawiał w tej sytuacji, 5 minut. I zbił pionka. Inne alternatywy to na przykład Hetman A4. Dosyć ciekawe posunięcie, dlatego że bronimy sobie tutaj pionka, a ten zostaje izolowany, którego można próbować naciskać. Więc nieco mnie dziwi, że tak nie poszło. Aczkolwiek to nie jest tutaj taka sytuacja, gdzie wszystko jest uproszczone. To znaczy, nie ma tutaj jasnej drogi do dobrej gry, o tak bym powiedział. Dink po prostu postanowił to troszkę uprościć. Goniec wybił na G4 i skoczek zagrywa na G5. No cóż. Otóż, ten ruch już widzieliśmy w poprzedniej partii numer 14, skoczek G5 u Dinga. Oczywiście można grać inaczej. Taki na przykład ruch jak Hetman E4 jest ciekawy, dlatego że po wybiciu Hetman wybija. Ja myślę, że tu białe miałyby bardzo komfortową pozycję. Fajny nacisk, bezpieczny król, wieże swobodnie grają. Jeżeli na przykład tutaj by nastąpiło H5 z obroną gońca, co też jest naturalnym posunięciem, to po ruchu E3, na przykład wieża AD8, też pozycja myślę, że jest bardzo normalna. Do gry, ja jestem tutaj jednak sercem za białymi. Znaczy, ta moja, to, to mi się pozycja, pozycja bardziej białych podoba, mimo wszystko. Moim celem, to znaczy naszym celem w tej pozycji białymi na pewno byłoby naciskanie na punkt B7, dlatego że koniec tam też kontroluje, ale. Oczywiście trzeba uważać na jakieś te, tego typu zagrania typu H4 w przyszłości. E, no więc w tej sytuacji Ding zagrał tutaj skoczkiem. Nastąpiło H6. E, tutaj skoczek zagrał na E4 i wieża A na E8. Jeżeli... E, właśnie tutaj Ding pokazuje dosyć odważną grę, bo znowu e, w tej sytuacji stara się oddać pionki za inicjatywę. I po biciu na E2 i wieża E1, goniec jakby wrócił na G4, co się no, raczej narzuca. Normalna rzecz. Skoczek by pięknie stanął na, D, na D6. Goniec by na przykład wrócił i Hetman E4. Ta pozycja bez pionka białymi uważam, że jest bardzo komfortowa. E, figury wszystkie bardzo dobrze sobie radzą i czarne musiałyby na pewno bardzo uważać też na punkt B7. Myślę, że tutaj ten skoczek bardzo paraliżująco by działał w obozie przeciwnika. E, no, Nepo chciał zapewne tego uniknąć i zagrał wieżą A na E8. Nastąpiło E3. Tym razem już. Ding po prostu zabezpiecza pionki wieża E5, Hetman D2, e, i tutaj wieża zagrywa na D8. Oczywiście, e, no komputer mówi, że to jest ruch słaby, coś tam. Ja w ogóle nie wierzę w takie rzeczy, e, dlatego że to jest jak najbardziej ludzkie, normalne zagranie moi drodzy. Tutaj e, komputer zauważa taką ciekawą rzecz, mianowicie koniec H3. Koniec H3. Bardzo ciężko zagrać według mnie czarnymi, chodzi o to, że jak wybijemy gońca, to wieża zbija skoczka. Taka, taki mały zabieg kosmetyczny, ale wtrącenie skoczek F6 mogłoby być dosyć ciekawe i trzeba wybić. Jakbyśmy wybili to białymi, to uważam, że dla ludzkiego oka i dla oceny sytuacji czarne tutaj nie mają jakiejś fajnej e, gry w tym momencie, ze względu właśnie na bardzo zepsute pionki. E, no, bardzo ciekawe rzeczy tutaj się dzieją, moi drodzy. Wieża D8, skoczek wleciał do centrum bardzo mocno wieża H5, tu czarne też jasno stawiają swoje warunki, będą chciały przy okazji atakować, jeżeli będzie taka sytuacja. Ding zagrywa wieża B1. Ja nie wiem, dlaczego czeskom mówi, że to jest słaby, słaby ruch, to jest bardzo naturalne posunięcie, ale to wiadomo, silnik bardzo mocno wylicza, to bym w ogóle nie zwracał uwagi aż tak mocno na silnik, moi drodzy. Pamiętajmy, nasza głowa tutaj e, operuje na szachownicy, więc e, trzeba, oczywiście mądre używanie silnika jest dobre do treningu, ale w tej sytuacji e, można by było na przykład zagrać Hetman C2, bo to jest takie posunięcie, też e, powiedzmy, narzucające się, bo schodzimy ze związań. I przykładowo, Hetman D7 z opcją goniec H3, żeby atakować, moglibyśmy skontrować Hetman B3. Na przykład, jakby goniec zagrał tutaj, to byśmy wybili i zdążylibyśmy e, zrekontrować, że tak powiem, czyli e, próbować uprościć pozycję, wymieniając Hetmany. No i ta pozycja na pewno białymi byłaby bardzo komfortowa, więc ten atak czarnych e, nie miałby racji bytu. Powierza B1 nastąpił ruch skoczek na E4 na E5 to jest dosyć ciekawe posunięcie. Grozi bardzo nieprzyjemny szach. Po wybiciu jest siatka matowa nie do uratowania, więc ruch E4 jest obowiązkiem. Tak też w partii nastąpiło. Nastąpiło teraz kapitalne zagranie NEPO. B 6. Moi drodzy, dlaczego kapitalne? Już tłumaczę. Zobaczcie, że tutaj ten skoczek jest tylko, jest tylko broniony przez pionka. Ten pionek jest podważany. E pionek C5. E jak zagrać należy? Uwaga, Nepo tutaj liczył się z tym, że białe wybijał pionka. Tak też się stało. Odpowiedź Rosjanina była zaskakująca na pierwszy rzut oka i piękna. A bije na B5. Zobaczcie, nawet dostał dwa wykrzykniki w nagrodę. O co chodzi? Chodzi o to, że jak weźmiemy Hetmana na C7, to jest skoczek F3 z widełkami, moi drodzy. I okazuje się, że jak weźmiemy skoczka, to białe przegrywają natychmiastowo nie ma jak się obronić przed tą siatką matową, więc w tej sytuacji, jakby król odszedł, byłoby bicie, król by odszedł, byłoby bicie. Figura więcej po stronie czarnych. Wygrana na czarnych jest bezabelacyjna, byłaby. Oczywiście to wszystko Chińczyk widział, więc zagrał skoczek na B5 w tym momencie wieża zbiła. Skoczek zbił na C7. No, i ta pozycja jest koło równości. Tutaj widzimy, że też wieża bardzo dobrze kontroluje pole F3, kluczowe. Goniec zagrał na H3, i w tej sytuacji goniec zbił na H3. Wieża wybiła. Król G2. Można by tutaj powiedzieć, że białe zaczęły oddychać. Ten pionek wisi. I chciałoby się powiedzieć, że białe powoli mogą próbować wygrywać te pozycje, ale oczywiście wieża wróciła tutaj na H5. Taki ruch F4 też może być dosyć. Znaczy, nie można teraz go zagrać, oczywiście, ale chciałoby się, ale też mogły być ryzykowne z uwagi na skoczek G4. Ale to taka mała dygresja, mówię, w sumie już nieistotna chyba. Wieża zagrała na B5 w tej sytuacji. Wieża D1 czarne próbują coś tutaj po tej linii zrobić. Skoczek na D5, wieża HD1 bardzo dobre posunięcie, dlatego. Że nastąpił szach, król uciekł i wieża zbiła na E5. Okazuje się, że mm, tak naprawdę można wybić tutaj wieżą na E5, byśmy zbili tutaj i zbicie skoczka, i to jest remisowa wieżówka. Ale Nepo zagrał wieża na H2 szach, król musi na G1, wieża szach, król G2. Panowie podpisali remis. E, oczywiście nie można tutaj odejść królem na F1, bo jest wtedy zbicie i jest jakość więcej po stronie czarnych. E, więc to co zagrali panowie, to były najlepsze posunięcia e, w partii. No i po pierwszej rundzie mamy remis. Czekają nas jeszcze minimum dwie partie, może e, trzy. Zobaczymy jak się to, to się wszystko potoczy, ale dziś moi drodzy 30 kwietnia poznamy nowego mistrza świata w szachach i już Carlsen po ponad 10 latach tym mistrzem świata oficjalnie nie będzie. Czekamy na kolejne rundy. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach.